Panna Wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie 22. Kto jest Matką Moją? Wierność na wyznaczonym posterunku. Rzekł ktoś raz do Pana Jezusa: oto matka Twoja i bracia stoją przed domem, szukając Cię. A On odpowiadając, rzekł mówiącemu do Niego: któż jest matką moją i którzy są braćmi moimi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, powiedział: oto matka moja i bracia moi. Ktobykolwiek bowiem czynił wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten moim bratem i siostrą i matką jest. Oto drugie zdanie, w którym Chrystus Pan przez podkreślenie, że wszystkich Jego wyznawców obowiązuje na równi pełnienie woli Ojca i że tylko to pełnienie woli Ojca może kogoś uczynić nie tylko Jego bratem czy siostrą, ale nawet Jego matką, tym samym wygłosił najcudowniejszą pochwałę Maryi, która w sposób nieprześcigniony pełniła tę wolę nieustannie i najdoskonalej, a przez to zasłużyła sobie, jak śpiewa Kościół w Regina Celi, na to, aby stać się Jego matką, nie tylko duchem, ale i ciałem. Wiemy, że jesteśmy wszyscy jednym ciałem Kościoła i jak powiada święty Paweł, ciało to, jak każde ciało, składa się z kilku głównych członów. Takimi są przede wszystkim widzialna głowa Kościoła, zastępca Chrystusowy na ziemi, Ojciec Święty. Potem biskupi i kapłani oraz różnorodne zakony i trzon wiernych żyjących w małżeństwie. A wśród każdego z tych członów jest niezliczona liczba komórek, którymi są poszczególne jednostki, poszczególni ludzie. Można powiedzieć, że kośćcem tego ciała są przykazania Boże i kościelne, wyrażające tę wolę Bożą, która obowiązuje na równi wszystkich. Ale poza tym każdy z tych głównych członów składających się na całość Kościoła ma sobie wyznaczone własne zadania, w których wyraża się dodatkowo wola Boża względem każdego z nich. A wreszcie jakieś szczególne żądania Boże wykraczające już i poza przykazania, i poza obowiązki stanu, kieruje Pan Bóg do każdej poszczególnej duszy. Całkowitą wierność obejmującą wszystkie te trzy stopnie, a więc wierność przykazaniom, wierność obowiązkom swego powołania oraz wierność szczegółowym wymaganiom czy życzeniom, jakie Bóg kieruje do każdego z nas z osobna, można by nazwać w sposób ogólny wiernością wobec wyznaczonego posterunku. Tę właśnie całościową wierność miał Chrystus Pan niewątpliwie na myśli, mówiąc, że kto pełni wolę Ojca, ten mu jest bratem, siostrą, a nawet matką. Jak wiemy, nikt tak nie spełnił woli Ojca na wyznaczonym sobie posterunku, jedynym zaszczytnym, ale zarazem tak trudnym jak Maryja, Panna Wierna. Widzimy ją bowiem zawsze niezłomnie wierną wszystkim przykazaniom Bożym i przepisom zakonu. Wierną w każdym szczególe temu stanowi, w jakim żyła, a zarazem wierną temu najwyższemu, jednostkowemu powołaniu, jakie z woli Bożej stało się jej udziałem. Tej wierności wieki nie zdołają wysławić. Widzimy jednak zarazem, jeszcze zanim święty Paweł opisze zależność od siebie wszystkich członków w jednym ciele mistycznym Chrystusa, jak Maryja uświadamiała sobie tę współzależność i troską o wierność każdego powołania tym zadaniom, jakie mu Bóg wyznacza, obejmowała je wszystkie.
a więc najpierw powołanie macierzyńskie i małżeńskie, jest rzeczą niesłychanie znamienną, że zadbanie o wierność wszystkim powołaniom Maryja rozpoczęła od podstaw. Przecież od świętości ludzkiego macierzyństwa, od jego wierności wyznaczonym sobie zadaniom zależy, czy ci, których matki na świat wydadzą, staną się kiedyś prostującymi ścieżki pańskie wyznawcami chrystusowymi. Można powiedzieć, iż w pewnym znaczeniu całe trwanie, cały rozrost i wzrost Kościoła Chrystusowego zawisł od matek, od tego, jakie są matki, od tego, jakimi myślami, jakimi modlitwami, jakim duchem żywią tych, którzy się z nich narodzą. Od tego, jakimi są matki, zależy, jakimi będą przyszłe zastępy wyznawców Chrystusowych i kapłanów Chrystusowych i Chrystusowych zastępców na ziemi. Tę wielką, a jakże często zapoznawaną czy niedocenianą prawdę Maryja dostrzegła od pierwszej chwili, gdy stała się Matką Boga. I dlatego to pierwszą troską serca, w którym mieszkał Bóg, objęła macierzyństwo i dziecko nienarodzone. Ten najpierwszy zalążek, z którego powstają wszystkie komórki mistycznego ciała Kościoła. Drugą swą troską o wierność wobec wyznaczonego posterunku objęła Maryja małżeństwo. Jakże wiele ma nam do powiedzenia, jeśli się nad nią zamyślimy, prośba wyrażona na godach w Kanie. Prośba, która właściwie była tylko stwierdzeniem. Ale w ustach Maryi właśnie przez to stała się błaganiem najżarliwszym. Cóż bowiem stwierdziła Maryja? Stwierdziła brak. I tu narzuca się od razu skojarzenie. Czymże jest zło? Czym jest grzech? Jest właśnie brakiem. Brakiem dobra. Nam wydaje się zawsze, że zło to coś, co posiada jakieś własne istnienie i przez to zagraża nam od zewnątrz. Ale przecież tak nie jest. Tak nie może być. Skoro Bóg jest jedynym stwórcą wszystkiego, co istnieje, a wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Zło nie jest więc niczym innym jak brakiem dobra, spowodowanym przez odstąpienie człowieka od Boga, przez jego odchylenie od prawa Bożego. Tak określił zło święty Augustyn i tak je pojmuje katolicka teologia i filozofia. Ten właśnie brak dobra, jakim jest zło i grzech, zdolna jest wyrównać w nas jedynie łaska, wysłużona nam przez odkupienie, łaska dawana nam przez sakramenta święte. Małżeństwo, które przed grzechem pierworodnym zostało ustanowione przez Boga w pełni czystości i dobra, na skutek grzechu doznało wielkiego uszczerbku, wielkiego braku dobra. I wolno przypuszczać, że właśnie dlatego Maryja na godach weselnych stwierdziła brak wina, brak łaski, tym stwierdzeniem, błagając Syna, aby ów straszny brak, który na skutek grzechu dotknął małżeństwo, zechciał on wyrównać przed wszystkimi innymi, skoro świętość małżeństwa jest podglebiem świętości przyszłych pokoleń. Bo ona niepokalana, która każdą rzecz oglądała w niezmąconym świetle prawdy, widziała małżeństwo w jego istotnej, pierwotnej postaci, zamierzonej przez Boga. I tę postać zapragnęła mu przewrócić przez wyrównanie w nim wszelkich braków dobra, wyrównanie przez łaskę, jakiej dotąd udziela sakrament małżeństwa. A w wieczerniku, gdzie wespół z uczniami Matka Jezusowa trwała na modlitwie, wielką troską swego serca wszechpośredniczki łask, objęła Chrystusowe kapłaństwo, pasterzy Kościoła, zastępców i przedstawicieli Boga na ziemi. W tych wszystkich wypadkach, gdzie Maryja swą troską o wierność wobec wyznaczonego posterunku objęła wszystkie w Kościele powołania, uderza sposób, w jaki tę troskę objawiła, a zarazem nieomylna trafność i celowość zewnętrznego wyrazu, jaki tej trosce nadała.
sposób, w jaki to uczyniła, ujawnia nam, jeśli tak można powiedzieć, głęboką cześć, jaką Maryja żywi dla wszystkich posterunków przez Boga wyznaczonych. A zewnętrzny wyraz ujawnia nam, jak należy na każdym z tych posterunków okazywać troskę o jego wierność. U Elżbiety Matka Boża wyśpiewała swą radość. Roztoczyła przed oczami przyszłej matki całą wspaniałość Bożych obietnic i olśniewający widok ich spełnienia. Tak bowiem trzeba budzić u matek poczucie wielkości ich przeznaczeń. Przez radość, ufność, przez spojrzenie w przyszłość, ukazujące, że ponad udręką i bólem góruje niebotyczne piękno i wielkość Bożych celów. Potem na godach w Kanie, jakżeż dyskretnie, jak subtelnie stwierdziła ten najboleśniejszy brak, jakim jest brak dobra i łaski. Słowa wina nie mają, mogły w zależności od zabarwienia głosu stać się wszystkim: krytyką, szyderstwem, zarzutem. Usta Maryi, brzmienie jej głosu uczyniły z nich modlitwę błagalną, a w wieczerniku Maryja cała zatonęła w modlitwie czuwającej, wytrwałej, oczekującej Ducha Świętego. Całą sobą służyła przez modlitwę wielkiej sprawie świętości kapłańskiej. Błagajmy Maryję, orędowniczkę i wzór wszystkich w Kościele posterunków, aby nas nauczyła umiejętności troszczenia się o wierność wobec własnego posterunku, a jednocześnie, abyśmy umieli obejmować wszystkie posterunki przez Boga wyznaczone taką troską, jaką objęła je ona. Abyśmy w żadnym powołaniu nie ośmielali się stwierdzać braków tonem krytyki czy szyderstwa, ale o wyrównanie wszystkich braków nieustannie prosili Boga w modlitwie za cały Kościół, w modlitwie o wierność wszystkich Jego członków. Wierność tej woli Ojca, której spełnienie zapewnia nam niepojęty zaszczyt stania się braćmi, siostrami, a nawet matkami Chrystusa. Amen.